naszego środowiska odnosi na początku lat 70., kiedy wspólnie realizowaliście Państwo programy pomysłowe, tak zwane. I jak Pan Profesor Tomicz mi przypomina, Pan Profesor był pionierem badań w obszarze adaptacyjnych metod porównania prac. Jako jednym z inżynierów medycznej dyscyplinarki w naszym kraju chciałem Państwu, Pan Profesor, bardzo nieco pochłonić i powiedzieć, że ta współpraca była dla Instytutu także bardzo istotna. Pan Profesor był także członkiem Rady Badawczej Instytutu. A życzymy, tak jak wszyscy, wiele dobrego humoru, uśmiechu, nowych wyzwań wspaniałych, może na innym polach niż naukowe, ale wiemy także bardzo dobrze, że Pan Profesor nadal pozostanie aktywnym współuczestnikiem tych wszystkich zdarzeń, które umieszczenie wyjście dyscyplinarki w naszym kraju. Panie Profesorze, uprzejmie gratuluję Ministrowi Pana. Thank you.
Do końców. To jest bardzo
dużym stopniu zależą panu profesorowi. Bardzo dużym stopniu. Mało co, chcę powiedzieć, że te wszystkie od ostatniego roku, tak powiem, projektowania uważam, że trzeba zastosować. I my zasady skrypta mamy prepatora, czyli to, co napisane pozostaje, odsyłam do artykułu o panu profesorze do niedzieli 4 maja. Czy można wybudować? A jeżeli ktoś by chciał, to ja chętnie prześlę ten artykuł. Właśnie, gdzie wyraźłem tam i to, co pan profesor zrobił dla Instytutu, ale także nie tylko dla mojego Instytutu, ale dla całego Wydziału. Dzięki temu Wydział też bardzo dużo zyskał na wszystkich doktoratach, habilitacjach, których pan profesor był recenzentem, zawsze był pan profesor obecny. To pokażcie mi drugiego takiego profesora, ja sobie się nie znam, żeby tyle doktoratów i habilitacji obskoczyć w cudzysłowie, a często to się wiązało z ryzykiem życia, choćby te wypadki samochodowe. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję, nie tylko w swoim imieniu jako Instytut Informatyki Stosowanej, ale jako dyrektor, jako członek Rady Wydziału naszego Wydziału na Technice Łódzkiej. Jest pan profesor naszym doktorem honoris causa, co sobie w Wielce czynił jako wielki zaszczyt. A tu proszę, Tomasza Hemis z dedykacją tutaj osobistą. Co? Pan taki junior?
tak nie lubię, ostatnio stał się takim seniorem, bo dzisiaj jest bardzo z okazji z okazji tego, że no, właściwie ta moja droga życiowa, taka naukowa, no gdzieś tam może jeszcze nie dobiegła, ale już jest w roku każdego. Chcę powiedzieć, że wszyscy Państwo, jak my jesteśmy, niestety bardzo cieszę. Wszystkich Państwu za to przybycie tutaj, za udział w aktywny dla Stowarzyszenia. Mam nadzieję, że przynajmniej część przychodzi tu obecne, ale także z naszych uczniów pracowników, będą w stanie odpłacić dla Państwa dostaje. W ten sposób, ale zawsze jestem do tego, żeby pomóc, poradzić, albo przestrzec przed czymś innym. Wobec tego pamiętajcie Państwo, że dla i obecnych, ale także dla tych wszystkich, którzy z Wami są związani, zawsze są otwarte dwie rzeczy. Po pierwsze moje drzwi, a po drugie moje serce. Wobec tego. Myślicie Państwo, co dostać nadal za to, że jesteście odpowiedzialni. No, w ten sposób zechciecie być moimi historyjnymi osobami, których ja będę miał doświadczenia, jakaś osoba. Przy okazji, cieszę się, że jest mój przyjaciel, kolega, profesor Wilski, wieloletni zastępca w katedrze. No i chcę podkreślić, że no, jestem serdecznie wdzięczny za to, że także wszystkich moja gorąca i serdeczna cześć. Dziękuję bardzo. Thank you.
za rozwój i wspaniałą dalszą karierę naszej inżynierii biomedycznej, żeby inżynieria biomedyczna i biocybernetyka, tak jak się to przewiduje, stała się jedną w ogóle z wiodących dziedzin techniki. Dlatego, że technika służąca produkcji w jakimś sensie no, już nasyciła fabryki i inne wytwórnie wszystkim tym, co technika dać mogła. Oczywiście doskonale się to rozwija, ale jednak tutaj jakiś kres został osiągnięty. Technika związana ze środkami komunikacji, środkami przemieszczania się, samochodami, samolotami, pojazdami kosmicznymi, też w jakimś sensie już osiągnęła nasycenie. Techniki związane z informatyką, przekazywaniem informacji, z urządzeniami mobilnymi, no też już się tam nasyciły. Natomiast jest jedna rzecz, której nigdy nie będzie wystarczająco dużo. To zdrowie i życie ludzi. To jest potrzeba, która będzie ciągle obecna i będzie ciągle tym motorem napędowym naszej specjalności, naszej dyscypliny naukowej, naszej dziedziny, w której kształcimy studentów, naszego obszaru, w którym próbujemy i z sukcesami odnotowujemy różne wynalazki. Bez tego, proszę Państwa, za inżynierię biomedyczną.